jest? Zaprzysiągłeś go? Pani Daria, gwiazda podhalańskiej telewizji, no, ale to przecież wszyscy wiedzą, pan major. Można mówić o prawdziwym cudzie. Wyłącz tę kamerę. Nie! Wyłącz ją, powiedziałem. Nie wiem, czy my się rozumiemy. Moja propozycja jest ostateczna. Żadnych zmian. Wyjątkowa szuja. Współpracuję z gestapo już od 37. Dlaczego pan nie chce wystąpić przed kamerą? Po co? Bo to ważne. Doktorze, to nic nie pomoże. Pomoże, Tam. Będziesz robił notatki. Mężczyzna lat 39, wzrost 185 cm, wyniszczenie. Twój pacjent ma bąblowca w płucach, wiesz czym to grozi? Czy widział pan, jak Jan Tarnowski składał ten podpis? Widział pan? Nie. Zakochałem się. Słucham? To kan dupę potłuc z takimi uczuciami. No. Nie wstydź się, siostro Karolinko. Wiernego psa wysłał. Daria! Zaczekaj! Co chcesz? Pogadasz. To wszystko przemyślałem. Co ty jeszcze przede mną ukrywasz? Skończmy ten cyrk. Podpisuje pani czy nie? Nie myślała pani o karierze w ubojni? A co to za pacjent, że się nim tak przejmujesz? Dopuszcza się zmiany w scenariuszu. Ale nie absurdalne. Każde. Mało tego, dopuszcza się nawet takie zmiany, jak uśmiercenie postaci. Mogę pana skontaktować z moim dziadkiem. Bardzo rwie się do walki. Gdzie jestem? Nie żartuj. Hubert! Co jest? Autograf. Od osoby, o której pan w ogóle nie słyszał. A to nie jest tak, a... A jak? Czy pomożesz mi wreszcie zamknąć tę cholerną walizkę? Jest fajnie, dbamy o siebie i wierzymy sobie i jest świetnie. Pan dyrektor mnie nie obsadził na królową. Podobno jestem za młoda na Ofelię. Na Ofelię wcale? Co zrobić? Przecież nie będę kłócić się o rolę. Nie wierzę. Czy ty myślisz, że jak producent kupił ci kwiatki, to możesz robić, co chcesz? Nie możesz. Rozumiesz? Nie możesz. Masz robić to, co ja mówię. Małe poprawki, masz 5 minut. Słuchaj, gówniarzu, dla mnie możesz być idiotą całe życie. Świetnie ci to wychodzi. Trzymaj się. Poświęcam się dla ciebie, pielęgnuję, a ty ciągle masz przede mną jakieś swoje tajemnice. Zaczynam mieć tego dosyć, jestem twoją żoną do cholery. No bez pani to moja obecność tutaj, no to nie ma sensu. Czyli